chciała. Zamarzła ręka, to było łatwiej, kurde. Nie, już kurde. Pierwszy się nie może spóźnić. Nie pytaj się, jak nie pytaj się. Nie, na przyjeździe przyjechał, o dobre 20 minut, dobre. Nie, jak przyjechał z Gniezna. Nie, natomiast o 10 przyjechał 10.40. Jakoś tak. 20 minut plus 20. Jak chcesz, to jest tak. A ja specjalnie jechałem. Nie, tu przyjechał i stał tutaj do 14. Jak stał, to teraz można było oddać. Z pierwsza ja zatestował, potem będzie druga. Do Gniezna. Jak dobrze mieć skaner na schodzie. Ty wiesz, że sobie ścimy się będę. Teraz jedziemy przez podziewo i... Czy mamy stację w dopiewie, tak jak w Upalnicy? Jedziemy. Wow. A potem wracamy do Poznania i Poznania. I teraz się wszyscy przewracamy. Poznania do września. Do Gniezna. Zabrakło miejscu. Tak, przez Wrześnię, bo tam na tej mapce to dostałem tą ulotkę, to było zaznaczone września i no, do Gniezna. Jak oni chcą jechać? Przez Gniezna i Gniezna? Nie. 20 minut z takiej tempie do Palenicy się jedzie. To jest te 120. 25. O, przepraszam. To ile o czasie będzie? No. Oj, się przygotujcie, bo zaraz będzie. Zaraz opowiem, ile będziemy mieć opóźnieniem w dopiewie, bo już jest pasażer odpalony. Nie ma go pisanego. Jest. Dzięki panu. Pociąg 77211. Dokładnie. Mogę powiedzieć, że tak w planie ogólnym przyznajdziecie, nic się nie staje. Będziemy pytać się na godzinę. Jest tyle osób w kadrze, to nawet zgody nie trzeba mieć. No, może pan autopromocję. Lokowanie produktu.
kolega dobrze widać, tego ubierzemy w szalik. Szalik, koszulkę, w ulotkę udało. Tak sobie przypadkiem trzyma. No bo on nie wiedział, że będziemy zdjęcie. Zaraz będziemy się mijanka z parowozem będzie. Bo 6-9 rozpalili. Tam było prędkość 15 km, jak 0 dopisać, to fajnie by wyglądało. O, i tyle nie pojedziemy, bo się przewrócimy. Prezes z kolei Wielkopolski powiedział, że nigdy pociągiem tyle nie pojedziemy. Że musi być dwóch maszynistów, żeby jechał tak. Ale poza tym... A widziałem, że czterech było, więc może być, że jest 320. Nie, bo to takie przyspieszenie, że nie będzie stoi. Czekolada stoi. Dokąd to było? Jeszcze raz widziałem. Bąszynek. Czekolada? Bąszynek. Troszkę mogę być i was w operu. Tak, nie wiem, jak to nazwać. Pomalowanie. Co? Pomalowanie jak D72. Prawie. To jest Legio z przodu przyjęło. Tak. A to wygląda jak materiał na prasę. Tam? Co mi jak da radę, to tak. Tylko nie wiem, czy mi karty starczy po prostu, bo ja tu jeszcze mam te Niemcy nagrane swoje. A materiał mam tyle. Regio Express. Przyszedłem potrzebny mały materiał. Alboro. Może zrobimy sobie zrzutkę i pojedziemy sobie na nie wiem ile kilometrów zrobiłem, ale spora. Znaczy plus koszt kosztuje. Chciałem przejazd. Szanowni Państwo, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, głównego organizatora przejazdu i spółki Koleje Wielkopolskie, witamy uczestników konferencji Salon Lokalnego i Regionalnego Transportu Dworzec i mieszkańców Województwa Wielkopolskiego na pokładzie nowoczesnego pojazdu serii EN76 o nazwie handlowej ELF, zakupionego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dziś będziemy mieli szansę na poznanie nowego standardu podróżowania. Pierwsze pociągi zestawione z takiego właśnie taboru ruszą do Zbąszynka i Kutna od 9 grudnia bieżącego roku. Uwaga! Pociąg zatrzymuje się na stacji Dopiewo o godzinie 14.56 i przyjeżdża do stacji Opalenica o godzinie 15.08. Drogę powrotną do Poznania wyjeżdżamy z Opalenicy o godzinie 15.20 i przyjazd do Poznania Głównego planujemy o godzinie 15.45. To może zdążymy na ten 15.50.
Znaczy ten chaos z eksplodem już trwają. Tam tak. Ale tak na, bardzo łatwo spadają w tym bratku. Dobrze. Wow. To nielegalnie. Ponad programowo jedziemy. Szanowni Państwo, nasz pociąg porusza się obecnie z prędkością 160 km na godzinę. Wow. 7 km. Ten pomoc jest żeby... Nawet na więcej niż 160? Tak. Nie ma ograniczenia? Co? To ja tego? Ja od 200. Nie, 200 nie, 200 chyba nie. Ja od nowego to myślę na pewno jest, bo wtedy jak przechodziłem przez Piepurę, to szedłem do polskiego specjalnego, to było 160. Nie? Kiblem 120 jechała do ludzi. Skrzydełka Always i te sprawy, nie? O, to się wzbija po prostu. Wzajemna wymiana. Zdjęcie za film. No fajnie zrobiłeś sobie zdjęcie. Wszyscy mają zdjęcie. Tak, też mam zdjęcie z rokiem. Aha, a ty takiego nie masz? Ja też. No to chyba ciężko będzie. Idę zobaczyć, czy się dosiadają. No ktoś tam się dosiada. Fun ludzi jeszcze jest, filmuje. Wiesz jak fajnie, tu masz, patrz, jak tam masz kamery z przodu czy z tego, są z lewej i z prawej.
uchwytnością, szczególnie nad silnikami jest... Nie ma tego siedzenia i głos. Widać, że komu też jest głośno, zresztą na maszyniście się skarżą. Jest hałas. Ale nie jest to jasne. Maszyniście się skarżą, bo mają dłużej siebie silnik niż kiblu. No właśnie, tutaj mamy metodę są przednie wózki, czy... Dostaną stopery od kolei wielkopolskich i do pracy. Właśnie nie wiem. Jak to z radio do odjazdu i będą stać. Jak z radio będą mówić, to... A co z tego, że kupili 22 takie... Szanowni Państwo, informujemy, że nasz pociąg ponownie uzyskał prędkość 160 km na godzinę. Ale reszta... Na środku skrzyżowania. Fajnie, taki sam powrót.
to w takich godzinach po pracy. No bo przecież w tym kraju zamawiasz się w sumie wiesz, o 10 minut na drogę, czy nie ma? Tak, w pół godziny. Będziesz w Poznaniu się nie pomija nawet. Tak, jest. Doszła jakaś śmieszna cena, bo on robił odlewy żywiczne, dawał do tego części. Pozjechaliśmy na bok, ale na przykładnie od Warszawa może odlewać. Mam samodzielnego montażu. I to robił na 1020 euro. Generalnie, proszę Państwa, dojechaliśmy do stacji Opalenica. Proszę wysiadać, jeżeli ktoś sobie życzy, prawą stroną pojazdu. Wow, no ciekawe. Ale prawą stroną. Przez stację Rokoszowej.